Witam wszystkich serdecznie. Jest moje nazwisko Wojciech Socha. Jesteśmy w Biskupicach, gmina Łubianka. Pole czy obszar mojego działania to 66 hektarów. Pszenica ozima, rzepak, buraki. Jesteśmy na polu pszenicy odmiany Askaban. Jest to odmiana, którą sieją już kolejny sezon. Fundamental stosuję od 2 lat. Technologia zastosowania fundamentalu była już jesienna. Na jesieni po zbiorze rzepaku na ściernisko 40 litrów, talerzówka, wymieszanie i zalecałbym opryski późno wieczorne. Wiosenne zabiegi nastąpiły 2 razy. 2 razy po 5 litrów, które przesunęły zabieg T1 do T2 przyspieszonej. W T2 poszło też fundamental 5 litrów i z T3 tak samo. I następnie w międzyczasie, ale praktycznie na tą podkońcówkę wegetacji, na wykształcony kłos, odżywka plus fundamental. I zabiegi fundamentalowe z chemią się zakończyły na tym etapie. Stosowałem i w pszenicy, w rzepaku i w tamtym roku już też na chwościka, pod tym kątem w buraku cukrowym. I to dawało ten efekt, że w buraku agresja chwościka była mniejsza i zabieg typowo czysto chemiczny został przesunięty w czasie. Po tych doświadczeniach, które ja posiadam w tej chwili, to jest okres bardzo krótki, bo to jest 2-letni okres, ale zmniejszenie zastosowania chemii, którą nam narzuca Unia, że tej chemii będzie coraz mniej, łączenie z takimi mikrobakteriami będzie powodować, że to jest korzystne. To jest korzystne i da nam efekt właśnie nie mniejszych plonów niż za chemii takiej w 100% dawkach. Tegoroczne plony, czy tegoroczny wygląd tej plantacji jest bardzo obiecujący, bo mimo braku opadów, bo opadów jest nam bardzo tu widoczny, jest brak tych opadów, ale też te plony nie będą na pewno gorsze niż w ubiegłym roku. Po zastosowaniu fundamentalu w ubiegłym sezonie wegetacyjnym plony miałem pszenicy powyżej 8 ton, rzepak sypał prawie 500 i pogoda sprzyjająca, ale i też uważam, że fundamental jako sam środek, który był zastosowany, dopomógł do tego, że te plony są naprawdę wyższe i lepsze. Efekty fundamentalu, które stosuję od 2 lat, są widoczne i dają, powiem, czysty zysk ekonomiczny. Przy mniejszym nakładzie na chemię, troszeczkę odejścia od chemii, a wspomożenie fundamentalu powoduje, że jednak te plony są wysokie, bo czy pszenica, czy w rzepaku jest to ekonomicznie uzasadnione. I kontynuacja na pewno będzie na przyszłe lata. Agrosieć. Z nami osiągniesz więcej.